Minęła 14. Magdalena Bałkowiec, zapraszam na serwis informacyjny. Uczestnicy protestu Wolnych Polaków przyjechali do Warszawy praktycznie z całego kraju. Niektórzy specjalnie na ten dzień wzięli wolne w pracy. Wszyscy mówili jednogłośnie: chcemy wyrazić nasz sprzeciw wobec działań rządu Donalda Tuska. Jesteśmy wszyscy zbulwersowani tym, co się dzieje w systemie prawnym, w systemie działań nawet Ministerstwa Sprawiedliwości, które poszukuje podstawy prawnej dla swoich działań, zamykaniu osób, które działały z korupcją, znaczy walczyły z korupcją, i ich się teraz zamyka do więzienia. Najbardziej boli mnie to, jak łamana jest konstytucja, którą tyle osób skandowało, nosiło na koszulkach, a teraz łamią ją po prostu. Rządzą miesiąc, nie zajmują się Polską, tylko wyprawiają to, co widzimy. Miesiąc czasu życzę im, że długo oni nie porządzą. Przeżyłem stan wojenny, byłem w wojsku. Dzisiaj przeżywam ten drugi raz stan wojenny, 13 grudnia. Także panie Tusk, nie zapomnimy panu tego. Niech zobaczy nas wszystkich, tysiące, setki nas tu jest. Wszyscy niesiemy w sercach Polskę i każdy z nas kocha Polskę. Dla nas to jest najważniejsze. Niech on na nas spojrzy i się opamięta. Chcemy się czuć Polakami we własnym kraju, a nie czuć się Europejczykami. To jest dla nas jakby priorytet tak naprawdę. Jesteśmy Polakami, tak się chcemy czuć w naszym kraju. Chciałem pokazać, że nie przychodzą tutaj tylko emeryci i starsi ludzie, jak to się zwykło mówić na marszach. Jestem tu jako przedstawiciel właśnie tego młodego pokolenia, żeby pokazać, że też jestem solidarny. Dziś sąd odrzucił wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego nowych władz Polskiego Radia. W uzasadnieniu wskazano, że pominięcie w tej procedurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest niezgodne z konstytucją. W środę podobną decyzję sąd podjął w sprawie telewizji publicznej. W związku z tym legalnie funkcjonującą Radą Nadzorczą jest ta powołana 25 grudnia, której przewodniczącym jest Maciej Łopiński. Niezależnie od wniosku o postawienie w stan likwidacji i powołanie likwidatora, my uważamy ten wniosek i to działanie ministra za nielegalne, bezprawne, ale niezależnie od tego Rada Nadzorcza będzie działać, niezależnie od likwidatora i ewentualnie postawienia w stan likwidacji. I musi działać, to co powiedział przewodniczący Łopiński, oni odpowiadają za stan spółki, za swoje działania, czy je podjęli, czy nie. Więc nie mają wyboru. Nie wpuszczenie ich do teren spółki jest działaniem karygodnym. Nie chciałbym później odpowiadać za brak nadzoru nad instytucją, której to nadzór został nam powierzony. Po prostu. Jakieś decyzje na dzisiaj są planowane, jeśli państwo się spotkają na przykład w siedzibie Rady Mediów Narodowych? Mamy, nie jest to tajemnicą, mamy bardzo bogaty program dzisiejszego posiedzenia, z których pewnie z tych punktów nie wszystkie uda się dzisiaj przeprowadzić, bo nie uzyskamy, jak rozumiem, informacji o tym, co nielegalnie powołane władze telewizji w czasie od 20 grudnia do dzisiaj czyniły, że telewizja ponosi straty. Wczoraj prezydent Andrzej Duda poinformował o wszczęciu procedury ułaskawieniowej Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Pan prezydent cały czas uważa, że ułaskawienie, które zostało podjęte, akt łaski zastosowany w 2015 roku, jest nadal obowiązujący. W ocenie pana prezydenta zarówno pan Mariusz Kamiński, jak i pan Maciej Wąsik są posłami na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast no, nie da się abstrahować od sytuacji faktycznej, z którą mamy do czynienia. Zatrzymaniem, z doprowadzeniem panów posłów do zakładów karnych, łącznie z dzisiejszym, znowu w takim bardzo ekstraordynaryjnym trybie, przeniesieniem, rozdzieleniem z tych informacji, które są w domenie publicznej, z rozdzieleniem panów pomiędzy zakładami karnymi. No, sytuacja się przez ostatnie dni diametralnie zmieniła. Dzisiaj pan prezydent wydał postanowienie dotyczące wszczęcia postępowania ułaskawieniowego. Akta zostały skierowane do właściwego podmiotu, jakim jest prokurator generalny. To jest postępowanie na podstawie artykułu 139, czyli konstytucji, tego, który mówi o prawie łaski, i również przepisów kodeksu postępowania karnego. To jest ta klasyczna droga ułaskawieniowa. I to wszystko w tym serwisie. Za chwilę wracamy do państwa i kontynuujemy wydanie specjalne. Do zobaczenia.